Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich moich widzów, słuchaczy z kanału Wuj i Osioł. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Wam dwie nowości wydawnicze mojego autorstwa, które zostały wydane nieco przed Wielkim Postem tego roku. Pierwsza z nich to Rozważania Drogi Krzyżowej mojego autorstwa, będą patrzeć na tego, którego przybili. Dołączyłem do tych rozważań tekst gorzkich żali, tekst różnych modlitw, około 20, związanych z nabożeństwem pasyjnym, z krzyżem, ze śmiercią, z chorobą, a także ponad 30 pieśni pasyjnych, które znamy z kościołów. Druga pozycja to wydane książkowo rekolekcje rewolucyjne Wolność, Równość, Braterstwo, które można śledzić na naszym kanale. Także katecheza rekolekcyjna, trzy katechezy rekolekcyjne o Kościele, które jest drogą do Pana Boga, a także parę katechez, kazań związanych z miłością w małżeństwie. Dołączymy jeszcze również do nich teksty rozważań modlitwy apelowej wygłoszonej podczas pielgrzymki Szarej Grupy 1B na Jasną Górę. Z tej racji, że te książki ukazały się prywatnym nakładem, jest możliwość ich zakupienia bądź przy okazji rekolekcji, które głoszę, bądź poprzez wysyłkę pocztową. Kontakt znajdziecie komentarzu. Dobrego czasu Wielkiego Postu. Szczęść Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: który jest pierwszy ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: pierwszy jest: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą. I miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie, odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Oto słowo Pańskie. Amen. Mój drodzy, temat przewodni naszych rozważań na ten trzeci dzień nowenny ku czci świętego Józefa, patrona naszej parafii, patrona rodzin, patrona wreszcie roku, który ogłosił papież Franciszek, to temat zaczerpnięty z jego listu Patris Cordo, ojcowskim sercem. Józef jako ojciec przyjmujący. A że nie ma przypadków, to chciałbym, byśmy tę refleksję poprowadzili w kontekście Słowa Bożego, które Bóg tak hojnie dla nas dzisiaj zostawia właśnie w liturgii Słowa, zwłaszcza w tej Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Co znaczy ojciec przyjmujący? Co znaczy postawa przyjmowania? To przede wszystkim postawa
otwarcia. Przyjmuje tylko ten, kto jest otwarty. Jest takie porównanie, ktoś przyrównał spowiedź świętą, czy życie w stanie grzechu, do takiej sytuacji, kiedy bierze się butelkę pustą, zakręca się ją szczelnie korkiem i wyrzuca się ją na ocean. Choć mnóstwo wody dookoła, ta woda mogłaby nie wiadomo ile razy napełnić tę butelkę, to butelka wciąż pozostaje pusta. Dlaczego? Ponieważ jest zamknięta. Dlatego nie dziwcie się, że dzisiaj, kiedy uczony w Piśmie pyta Chrystusa, jakie jest największe przykazanie, zakłada z góry, że zna tą odpowiedź, to Chrystus recytuje żydowskie, izraelskie, Szema Izrael. Zanim przejdzie do przykazania miłości Boga i bliźniego, jest takie wezwanie: słuchaj Izraelu, słuchaj. Może właśnie brak tej otwartości to jest właśnie to, że człowiek nie chce słuchać, że człowiek chce mówić. Mamy w tym dużo problemu, także w relacjach małżeńskich, w relacjach rodzinnych. Wiele osób chce mówić. Tymczasem trzeba słuchać siebie nawzajem. Mamy też problem z modlitwą adoracji Najświętszego Sakramentu. Zaraz byśmy chcieli ją całą wyśpiewać, zaraz byśmy chcieli ją całą przemodlić. Tymczasem chyba to jest najpiękniejszy moment, kiedy można słuchać. No właśnie, ta otwartość to jest przede wszystkim na słuchanie. Słuchaj słowa. I kiedy patrzymy na świętego Józefa, to można było powiedzieć, że tam on jakoś uderza takim, można by było powiedzieć harcerskim, ale jeszcze harcerstwa wtedy nie było, ale wojskowym sposobem słuchania. W jaki sposób Józef słucha słowa? Pismo Święte ukazuje 4 takie momenty, kiedy Bóg mówi do niego we śnie. I ciekawa rzecz, Bóg mówi, a jednocześnie zaraz ewangelista dodaje: Józef wstał i zrobił, wstał i poszedł. Nie dywagował, nie rozważał, nie kombinował, nie brał tego słowa w cudzysłów, nie brał je przez rękawiczki. Jakby powiedział Norwid, że Ewangelii nie bierze się przez rękawiczki. On usłyszał i zrobił. Może właśnie na tym polega, można powiedzieć w cudzysłowie, sukces świętego Józefa, że on słucha słowa i wie, że jest to Słowo Boże. I je przyjmuje. Dlaczego tak robi? W innym miejscu Słowo Boże mówi o tym, że Józef jest mężem sprawiedliwym. Co to znaczy sprawiedliwy? Cnota sprawiedliwości polega na tym, że człowiek oddaje każdemu to, na co zasługuje. Bogu oddaj to, co Boże. Człowiekowi oddaj to, co ludzkie. I wystarczy tyle. To jest podstawa miłości. Wystarczy, żeby Boga nie okradać z tego, co Boże, a człowieka z tego, co ludzkie. Być sprawiedliwym. I ta postawa Józefa jest jakimś wyzwaniem dla nas. Jak ja słucham słowa, czy ja jestem w stanie Bogu oddać to, co Boże? Czy ja jestem w stanie oddać człowiekowi to, co do niego należy? Tak, tak, nie, nie. Bogu to, co Boże. Człowiekowi to, co ludzkie. Cezarowi to, co Cezara. Ta sprawiedliwość, trzeba powiedzieć, jest taką podstawą słuchania tego słowa. Tymczasem w każdym z nas jest pokusa zawłaszczenia tego, co Boże. Ta pokusa przede wszystkim ma na imię ja. Gdzie to człowiek chce decydować, gdzie to człowiek chce ustalać, gdzie to człowiek chce ukazywać pewne kierunki pod siebie, dla siebie, o sobie. Ale jednocześnie można było powiedzieć, że człowiek zamienia to, co Boże, na to, co jest ludzkie i czyni sobie bożków.
Dlatego słyszeliśmy się w psalmie: słuchaj mojego słowa, ja jestem twoim Bogiem. Tu jest bardzo jasna oczywistość, kto był Bogiem dla Józefa. Ale można zadać sobie pytanie, kto jest Bogiem dla mnie? Ktoś kiedyś powiedział, że to jest Bogiem mojego życia, wokół czego to moje życie się kręci. Wokół czemu najwięcej poświęcam czasu. Co jest takim moim głównym staraniem. Może to być władza, może to być kariera, może to być posiadanie, ale może to być pewna relacja, która może stanąć gdzieś na przekór mojej relacji z Panem Bogiem. I wtedy to słuchanie słowa wydaje się nie być na miejscu. Bo człowiek słucha słowa, ale przyjmuje to słowo, że to wcale tak się, nie, tak się tylko mówi. Że to słowo minęło. Pamiętam kiedyś taką rozmowę, gdzieś czytany wywiad z pewnym pastorów protestanckich. Kościoły, które w swojej dewizie mają to, że tylko na Piśmie Świętym się opierają. Odrzucają tradycję. A jednocześnie, kiedy popatrzymy na to, co się dzieje w większości kościołów protestanckich, to wydaje się, że oni już dawno tym Pismem Świętym nie żyją. I zapytano jednego z pastorów, jak to jest? Skoro Słowo Boże bardzo jasno potępia grzechy homoseksualizmu, to jak to wy błogosławicie związki jednopłciowe? Jak czytacie to Słowo? I wtedy ten pastor powiedział, to prawda, nie zmieniamy Ewangelii. Tak jest. No ale weźcie pod uwagę to, że to Słowo było pisane 2000 lat temu. Inne czasy. Inna sytuacja, inna kultura, inne warunki. Dzisiaj świat się zmienił. I rzeczywiście może być czasami i wśród nas taka postawa, że możemy Ewangelię wziąć na zasadzie, tak się ładnie mówi. To tylko tak się mówi, to tylko tak się czyta. Natomiast kiedy przychodzi do konkretnych wyborów, do konkretnych decyzji mojego życia, to wtedy nagle się okazuje, że ja robię zupełnie co innego. Wczoraj, przedwczoraj byłem z tato w szpitalu, no i taka rozmowa na korytarzu, pewna pani, starsza, taka nobliwa, miałem wrażenie, że taka ustatkowana, no i mówimy, niech pani siądzie, proszę, jest miejsce, a nie, bo jestem tak zdenerwowana. No i nagle pani zdenerwowana, nobliwa, wydaje się siwy włos, i mówi, no wnuczek wniósł, ten, który mnie przywiózł tu do szpitala, wracał i się rozpił. I dała to tak siarczyste słowo. Dla mnie to był szok. Starsza kobieta. Czy wypada? Można by było powiedzieć, że takich momentów w naszym życiu jest więcej. Tu to jest tylko wulgaryzm. Można powiedzieć przekleństwo. Ale jest wiele innych takich momentów, gdzie rzeczywiście, jak człowiek tak popatrzy na zewnątrz siebie, to w wielu momentach człowiek zupełnie nie zachowuje się jak człowiek wierzący. Chociaż wie, jak być powinno. Chociaż ma świadomość tego, że to, co jest, być powinno, jest dobrze. To jednak zrobi to po swojemu. To, co, czego nas uczy święty Józef, to to, że on jest otwarty na słowo i tego słowa nie chce zmieniać. On nie chce tego słowa wygładzać. On nie chce z tym słowem dyskutować. Tak mówi Bóg. I on to robi. Dlatego, że jest otwarty na to słowo. Dlatego, że jest mężem sprawiedliwym. Idziemy dalej. Słowo Boże, dzisiejsza Ewangelia mówi, że jak będziesz słuchał słowa, to będziesz w stanie kochać. Kochać Boga. A jak trzeba kochać Boga? Z całego serca. Z całej duszy. Z całego umysłu, z całą swoją mocą. Co to znaczy całego serca? Niektórzy by mogli szukać tutaj, że tu chodzi o pewne uczucia, że tu chodzi o pewne emocje. Co ciekawe, Pan Bóg może powodować w nas różne emocje. Wcale one nie muszą być takie radosne. Czy myślicie, że Józefowi było łatwo przyjąć to, że jego ukochana jest w stanie błogosławionym, jego narzeczona?
Coś musiało dziać w jego sercu, w jego głowie. Wszystko już poukładane. Cała przyszłość. Były wątpliwości, przecież jest Słowo Boże mówi, zamierza ją oddalić, by ją uchronić. Chce po ludzku pozałatwiać swoje sprawy, sprawiedliwości. Także to Słowo Boże czasami będzie w nas rodziło różne uczucia. I Pan Bóg na pewno nie chce tego, żebyśmy Go kochali uczuciowo numer jeden. I może będzie tak, że mojego męża, moją żonę, moje dziecko bardziej kocham uczuciowo. Ale kochać Boga całym sercem, to słowo serce w rozumieniu biblijnym to jest całe miejsce, źródło moich myśli, pragnień, uczuć, emocji, pożądań. Z obfitości serca usta mówią. Jezus mówi w innym miejscu w Ewangelii, że co wychodzi z człowieka, to go czyni nieczystym, to co może wyjść z niego, nie to co do niego wchodzi. Zatem to jest też pytanie o moją kondycję serca. Jak mam kochać Boga całym sercem, to jest pytanie, jakie to serce jest, jakie są moje uczucia, jakie są moje popędy, jakie są moje pożądliwości, jakie są moje namiętności, czy ja pozwalam Bogu, żeby On się temu przyjrzał. Tym wszystkim moim pragnieniom, tym wszystkim moim marzeniom, tym wszystkim, co stanowi, można powiedzieć, jakąś moją psychikę. Czy ja Boga tam zapraszam? Czy zapraszam Boga do moich pomysłów? Czy zapraszam Pana Boga do moich marzeń, do moich pragnień? Czy pozwalam Bogu, żeby On także je uświęcał? Czasami jest tak w naszym życiu, że niektóre sfery chcemy zostawić dla siebie. Że myślimy, że one nie są wcale święte. Że one wcale nie są Boże. Wprost przeciwnie. Trzeba je zostawić Panu Bogu. Otworzyć się przed Panem Bogiem. Bo jeżeli nie otworzę ich przed Panem Bogiem, jeżeli nie zaproszę tam Boga, to tam będzie działał zły duch. Bo to będzie przestrzeń bez Pana Boga. Jeżeli usta mówią tym, czym żyje serce, to teraz przypatrzmy się, co nasze usta mówią. Co mówią nasze usta? Ile te usta wypowiadają? Czego wypowiadają te usta? Wypowiadają tym, czym się karmimy. Popatrzcie na te głupawe seriale, które niektórzy śledzą całymi godzinami. Jakie treści? Czym się karmię? Czym ja później żyję? Jak się zmienia moja mentalność? Jak się zmienia moje patrzenie na człowieka? Zobaczcie, że trudno jest podzielić się z drugim człowiekiem Słowem Bożym. Ja nie twierdzę, że w naszym gronie kapłańskim jest to też łatwe. Można pić kawy, można rozmawiać o tym, o tamtym. Ale gdyby tak się zacząć dzielić Słowem Bożym, co ono we mnie mówi, co ono we mnie działa, w jaki sposób Chrystus żyje w moim życiu, to jakby tematy gdzieś tabu, tematy gdzieś schowane na prywatną modlitwę. Skoro jesteśmy w stanie pojąć tyle tematów, rozmawiać na tak wiele spraw, to dlaczego nie jesteśmy w stanie rozmawiać na temat naszej wiary? Przecież to jest normalny temat. Czy boimy się tym, że będziemy uznani za dewotów, za pobożniejsiów? Oczywiście, jeżeli nasze życie nie będzie za tym nas nadążało, to pewnie tak będzie. Ale jeżeli Józef jest mężem sprawiedliwym, to wszystko, co on mówił, było związane z Bogiem. Tam nie było tematów, można powiedzieć, bez sensu. Może warto by było tak na tym półmetku Wielkiego Postu zobaczyć, czy nie potrzeba nam postu od niektórych naszych słów. Czy karmimy się Słowem? Czy jesteśmy w stanie tym Słowem właśnie karmić drugiego człowieka? Czy moje Słowo karmi drugiego człowieka? I wreszcie kochać Boga umysłem. Umysł, rozum szuka prawdy. I to, co jest bardzo ważne, mieć świadomość tego, że my jesteśmy tylko sługami prawdy. Nie jesteśmy właścicielami prawdy. Nie jesteśmy panami prawdy. Jesteśmy sługami prawdy. Im bliżej jesteśmy Chrystusa, tym bardziej jesteśmy do prawdy przybliżani. Ale nie mamy na nią monopolu.
Mamy tyle prawdy, na ile jesteśmy blisko Boga, na ile potrafimy patrzeć tak jak Bóg, słuchać tak jak Bóg od nas tego wymaga. I ta prawda, czasami mamy pokusę ją zawłaszczać, przeinaczać. Czy w tej głowie Józefa nie było takiego momentu, żeby to się tak nie stało? Żeby normalnie mógł wieść życie, tak jak się ułożył? Tymczasem ta prawda, chociaż jest ona trudną prawdą, może nawet bolesną dla niego, przecinającą na wskroś jego pomysły, to jednak on tą prawdę przyjmuje. Dlaczego? Bo tak mówi Bóg. Definicja wiary jest katechizmowa, że jest to przyjęcie wszystkiego, co Bóg mówi za prawdę. Dlaczego? Bo Bóg jest moim Ojcem i nie jest w stanie mnie oszukać. No to teraz jest pytanie, czy ja przyjmuję to, co Bóg mówi, że to jest prawdą? Czy ja szukam tej prawdy? Pamiętam kiedyś dawny prezydent polski, komunista, wybrany przez katolicki naród, co ciekawe, na pytanie o tym, czy jest wierzącym, powiedział: ja jestem poszukujący. Nie wiem, ile lat już szuka. Oczywiście można szukać prawdy. Oczywiście można podążać do prawdy, ale to jest pewna czynność, pewien ruch. Szukać prawdy, dążyć do prawdy. I myśl już ostatnia, przedostatnia. Kochać Boga sercem, umysłem, całą mocą. To też jest kwestia pewnego zaangażowania, pracy nad sobą, pracy nad swoim charakterem, rozpoznawanie swoich cnót, patrzenie na swoje wady i na to, żeby umieć te cnoty kształtować, a wady pomijać, umniejszać. To, co w harcerstwie mamy, to, co mamy w różnych ruchach, możesz przyjść jako człowiek, który możesz mieć wiele wad. Ale jeżeli nie chcesz nad sobą pracować, jeżeli nie chcesz tej woli kształtować, jeżeli nie chcesz tą wolę wsadzić w pewien karp, kręgosłup moralny, to w jaki sposób ty chcesz pójść za Jezusem? Jeśli chcesz, to zawsze było pytanie Jezusa, propozycja, jeśli chcesz wierzyć Bogu, słuchać Boga całą mocą, to jest pewna aktywność. Bardzo się cieszę, że także przy naszej parafii są różnego rodzaju ruchy, różnego rodzaju grupy. Niektóre niestety cierpią na deficyt. Nawet niedawno pewien mężczyzna mówi, że nas tak mało jest w kółku różańcowym. Jak my chcemy przeżywać wiarę niezaangażowani? Z całą mocą, z zaangażowaniem, z całym sercem. Można siebie zapytać, na ile odnajduję swoje miejsce w Kościele? Na ile w tym Kościół jestem zaangażowany? Jeżeli to nie będzie mój Kościół, który się realizuje poprzez małe wspólnoty, małe grupy, to z czasem ten Kościół stanie się dla mnie obcy. Papież Benedykt XVI mówił o tym, że Kościół, jeżeli przetrwa, a przetrwa, bo bramy piekielne go nie przemogą, to mówi: wróć do początków, do ludzi, którzy będą wiedzieli, czego szukają, czego chcą, ale wróci poprzez małe wspólnoty. Może warto zapytać siebie, czy znalazłem swoje miejsce w naszej parafii, czy znalazłem swoje miejsce w jakiejś grupie modlitewnej, w jakiejś aktywności, gdzie mogę być zaangażowany. Dobra wola, kształtowanie woli, praca nad sobą. I wreszcie rzecz ostatnia. To z tej miłości Boga idzie miłość bliźniego. Idzie miłość bliźniego, ale dopiero z miłości Pana Boga. Jeżeli miłość jest pragnieniem dobra, to to dobro musi być na pierwszym miejscu mojego patrzenia na drugiego człowieka. Świat chce nam wmówić, że trzeba dzisiaj być tolerancyjnym. A ja przypomnę, że zgodnie z nauką Kościoła nie można być tolerancyjnym dla człowieka. Tolerancja wobec człowieka jest grzechem. Co znaczy słowo tolerancja? Tolerancja znaczy cierpliwe znoszenie. Ja mogę cierpliwie znosić czyjeś wady,
czyjeś zachowania, czyjeś poglądy, ale nie człowieka. Bo człowiekowi jestem winien miłość, pragnienie dobra. I ono czasami będzie kazało mówić, co jest nie tak. Ono może czasami trzeba będzie powiedzieć, żeby człowieka postawić coś do pionu, ale tak to zrobić, żeby go uskrzydlić. Muszę powiedzieć, że w tej pracy harcerskiej z młodzieżą, ale także pracy w szkole, o wiele łatwiej jest ochrzanić. O wiele łatwiej jest postawić do pionu i się ma rację. Ale jak to zrobić, żeby ten człowiek po tym wszystkim chciał jeszcze latać? Żeby ten człowiek nie czuł się zduszony, zgaszony, ale można powiedzieć zmotywowany do działania. Kochać człowieka to pragnąć dla niego dobra. Jeżeli chcemy naśladować świętego Józefa, to to jest także dla nas wezwanie, żeby w człowieku widzieć Boga. Przecież to, że Józef miał pamięć, świadomość tych wydarzeń, które się działy z Jezusem, to jednak przez wiele lat patrzył na Jezusa jako na dziecko, na syna, na człowieka. I teraz, człowieku, odnajdź Boga. W jednym z pewnych gremiów pamiętam, że powiedziałem, że papież Franciszek nas zawstydza. Było to pewne gremium, które uważa, że papież Franciszek robi wiele zamętów w Kościele. Fakt jest faktem, że czasami niektóre wypowiedzi wyciągnięte z kontekstu wprowadzają pewne zdumienie, zakłopotanie. Ale towarzystwo było tak rozbawione, tak było zadowolone z siebie, kiedy powiedziałem, że papież Franciszek nas zawstydza, że kiedy powiedziałem, zobaczcie, co zrobił Franciszek, papież Franciszek. W tej balustradzie, w tej kolumnadzie postawił także prysznicę, miejsce, gdzie ludzie bezdomni mogą przyjść się umyć. Mówię, poszedłbyś do takich ludzi? Zrobiła się cisza. Pewnie, że niektóre rzeczy gdzieś tam uciekły. Pamiętam tą kuchnię charytatywną założoną przez księdza Infułata, z jego staraniem prowadzoną przez panie z naszej parafii. Wielokrotnie ten przykład daję. Przecież tam przychodzili ludzie, którym czasami trudno było powiedzieć, że to jest człowiek. Niektórzy może nawet byli pijani. Wiem, że niektórzy nawet nie szli tam pracować, bo słyszeli, gdzie taki pijakom będziesz usługiwać. Zobaczyć w człowieku człowieka, nawet tym, który jest, można powiedzieć, na takim marginesie, gdzieś na poboczu. To jest bardzo trudne. Zobaczyć w nim dobro. To trzeba zupełnie innej perspektywy. Perspektywy właśnie Chrystusa, perspektywy Boga. Święty Józef jest chyba dla nas nie tylko wzorem, ale można by było powiedzieć, że także i wyrzutem sumienia. Im bardziej każdego dnia zgłębiamy jego duchowość, im bardziej zgłębiamy jego postawę, to tym bardziej widzimy, ile nam jeszcze do tego przykładu nie dostaje. Ale dobrze, że mamy tego świętego, naszego patrona. Dobrze, że mamy ten ideał, blisko Jezusa. Bo może właśnie przebywawszy z Nim, jest nadzieja, że i na nas, oporny lud Podlaski, coś przyjdzie, coś skapnie, że i my się uświęcimy. Jest dobra okazja, bo Wielki Post też do tego nas skłania. Święty Józefie, Ojcze